To jest materiał? Nie no, w ogóle te postaci z czego są zrobione? Są lateks. Silikon. Niesamowite. To nie tak jest. No Treflinka wierzmy, jasne. Oczywiście, ja właśnie jestem autorem. Jestem idotą, tak się zaczęło robić. Na przykład to jest zaczęte właśnie, to jest foremka taka, która już z silikonu. Taka rączka na przykład. I to się wrzuca tam do tej formy, co pokazywałem, i się zalewa całe silikonem. Jedną i drugą połówkę. Ile każda postać ma rąk? Chyba akurat rączki są awaryjne, bo te paluszki mają z drucików. Na drut wiadomo jest taki troszkę awaryjny, no i pękają, więc no tak średnio, nie wiem, na minutę animacji, żeby animator zrobił tak rączek do jednej lalki idzie. A buziek ile jest tych, no bo mimika tutaj wchodzi w tak, grę. Każda postać ma około 150 buziek. Neutralne buzie. Aha. Tutaj mamy smutne, mamy szczęśliwe. Tutaj się potem poznaje, że nasz to tutaj jest, z tyłu jest napisana jakaś literka na przykład, albo jaka przejściówka. To jest między I a N. Trójka znaczy szczęśliwa. Znaczy albo dziadek, albo wąsy. Dlatego tutaj jest jeszcze dziurka, żeby te wąsy przyczepiać. Pani obrazy tworzy. Prezes. A i reżyser.
To sobie żarty robicie. Ile czasu trwa wyczyszczenie takiego, o takiego ujęcia na przykład? Trudno powiedzieć, ale to jest 3-4. Tak. Do tygodnia. Kto nie tańczy? Ja tańczę! Wymyślam nowy taniec! Zatańcz ze mną, mamo! Ja tańczyć nie przestanę! Zatańcz tu, braciszku! Tańczę nie rzecz przyjemna! Tatusiu, babciu, dziadku! Zatańczcie dzisiaj ze mną! Tak! Ha! Wy zatańczcie dzisiaj ze mną! Piki bła! Tatusiu, babciu, dziadku! Aha! Tak! Zatańczcie dzisiaj ze mną! Kto nie tańczy, ten papa! Pękasz, nie? Tatusiu, babciu, dziadku! Ha! Niezłe, co?